Witam was w kolejnym odcinku z Discipline 2 Mroczne Proroctwo. O co prosisz? Tak. Nagrywam po raz drugi, bo wcześniej męczyłem się ponad pół odcinka z tym jednym rozdziałem. No nie mogłem ich podejść, ale teraz już to mniej więcej ogarnąłem. Musiałem wcześniej wybudować właśnie ten budynek na strzelca, bo tutaj mi łucznik awansował. I kurczę, myślałem, że po tym jak osiągnie kolejny poziom, bo miał tutaj plus, że od razu z automatu awansuje. Niestety nie. Potrzebowałem jednego PDK, żeby awansował. A ja wolę, żeby już teraz awansował. Także błyskawica. Muszę ich tam trochę osłabić. Moim wędrowcem. Oczywiście czarodzieja zarżnę od razu. Ty uciekasz. Wcześniej mi się w ogóle dwa razy chybili do łucznika, ale teraz widzę, że to nie poskutkuje. I przeczuwam. A nie, przeżyję to już. Dobra. Chociaż tyle. O co prosisz? Teraz mogę ich dobić. I teraz na spokojnie, nie szybko, łucznikiem czarodzieja. Trafiony. Oczywiście muszę tego na środku rozwalić. Bum. Tylko że miłowca czarownic może paść teraz. A nie, ucieka, ok. Czyli jest dobrze. Myślałem, że mi zadźga mojego łowcę. Teraz trzeba dobić ich wszystkich. Nie no, ale tak się nie robi. Kurde, i muszę to powtarzać jeszcze raz. Miałem nie marnować, kurczę, na ten jednego... Na tego jednego parszywego demona tyle czasu. Zaczyna mnie to wpieniać perfidnie, bo już za... Ty gnoju mi już za dużo czasu ukradłeś. Sorry, że mnie tak nosi, ale już naprawdę, to jest przegięcie. Ile czasu można na jednego parszywego demona zmarnować? Tego czasu, kurczę. Co? Ja sobie w ogóle to teraz zapiszę, o. Żeby już tego tak nie powtarzać. Mam przeczucie, że znowu coś się spieprzy. Jeszcze to przeżył. Ledwo. Tak? Ledwo. Do ataku! A, ja chyba wiem co muszę. Chociaż nie, moment. Czarodzieja, znaczy czarnoksiężnika, nie czarodzieja. Tak muszę załatwić. I tu jest właśnie problem, bo mi łowca czarownic może. Ja w ogóle miałem ich zamienić. Dlatego oni są tacy skorzy do walki. Bo mojego łowcę mi zabije. Albo może nie. Albo może tak. Czyli budowca już pada. Oczywiście. I muszę to powtarzać. Powtórz. Jakoś mi dzisiaj nie idzie. Nie będę ściemniał. Już bym miał w tym momencie odcinek nagrany, ale... Jak widać, nie chcą się poddać. Skurczybyki tak łatwo. Dobra, teraz powoli. Błyskawice zużyłem. Budynek wybudowałem. Jeszcze się upewnię. Tak. Wybudowany. O co prosisz? Teraz powoli. Tu od razu na wstępie już zamienię ich miejscami. Tak jest! Ty odwrót. Tak,
Dobra. Co rozkażesz? Jeszcze się muszę upewnić, okej. Okay. Do ataku! Teraz powinni zacząć zwiewać. Czarnoksiężnik leży. Pierwszy raz użył tej chędożonej potki. Nie chcę się poddać, jak widzę. Ale to nie ma znaczenia. I tak mi mojego łowcy czarownic nie zabije teraz. A mój bohater jest zbyt potężny, żeby go zabił. No chyba, że się kurczę chybi, mój durny mag. Dobij go. Chociaż łucznik jeszcze mnie się słucha. Leżysz. I ty też. Ale miałem z wami problemów. Do piachu z wami wszystkimi, strzelec jest. I teraz nie mam bata, żebym nie zapisał. Zapisz. Bum. Koniec. Rozdział z tym parszywym demonem jest już zamknięty. No. Co? Teraz mogę w spokoju kontynuować. Ale nie, no co to? Co to za różdżki mnie tu latają? Chwila, wolnego! Wolnego! Co rozkażesz? Nie będziemy się tak bawić. Na moje tereny? Na moje? Na moje tereny się rzucacie? Ja wam pokażę, kto tu rządzi. Do piachu. W ogóle zawczasu powinienem sobie kolejny budynek wybudować. Ale najpierw sprawdzę, ile tam expa mają moi ludzie. No, magowi jeszcze trochę brakuje, no strzelcowi to na 100% brakuje. Najszybciej łowca czarownic w sumie by awansował, z tego co widzę. Akurat stać mnie na nowy budynek dla niego. W sumie nie wybudowałem jeszcze następnego. Później już jest inkwizytor jakiś. Maczuga. Inkwizytor z maczugą. Jak wam będzie. Dobra, powinienem jeszcze zdążyć później. Tak. Bo przy tej różdżce jednak dużo expa nie dostanę. Nie będą mi się tu jak jakieś demony panoszyć. No. No, to mogę w spokoju kontynuować. Już się tak wpieniłem, że mi się język zaczyna plątać. A ciebie to ja muszę w ogóle z powrotem do miasta gdzieś wpakować, żebyś się uleczył, jeszcze tych łuczników wskrzesić. No dobrze, się dla mnie poświęciliście. Słucham. Ale później pewnie będę was jeszcze potrzebować. Żartujesz. No teraz perfidnie sobie jaja robi. Tak. No teraz już mój wędrowca już mi nie pomoże. Tak więc... Raczej robienie złodziei mija się z celem, nie? Nie dotrę tam nawet. W tym momencie mogę zrobić tylko jedno. Słucham. Mogę się wycofać i poczekać na złodzieja, chociażby jednego. Akurat stać mnie, na kilku nawet. Pierdyknę sobie jeszcze jeden budynek. Jeden złodziej, moment. Ach, kurde, muszę... Nie, ja nie mam gildii wybudowanej, no to lipa. O co prosisz? Będę musiał to ogarnąć w... Tak, w sumie sprawdzę, co oni tam mają najpierw. Później się jakoś strategię obmyśli. A, diabeł. Okej. Jest to trochę słabszy oddział niż wcześniej. Ale wolałbym nie zapeszać.
oddać na broń. I talerzy. Kurde, jeszcze mu zostało trochę. Z tobą do piachu. Jeszcze się chybił. Och, no wzajemnie. Unikają się. Dobra. Poszło zgodnie z planem. Prawie bez zadrapania, mój bohater, tylko jeszcze... Tam mu jeszcze 15 punktów brakuje. Zwój błogosławieństwa Wotana. Jakiś Divis Nocte. Nie mam pojęcia, co to jest. Zaraz ogarnę. Uzupełnia mgłę na niewielkim obszarze, co chroni drużyny przed wrogimi czarami. A, no to by mogło być przydatne nawet. A tymczasem będę musiał... Podbiję sobie to miasto. Tak, 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 właśnie. W imię Wszechojca. Nie wiem, czy mi się tu jeszcze jakiś wrogi oddział nie pojawi. W każdym razie ja bym pozajmował te ich zasoby. A, jest jeszcze jeden. O ty cholero, jak ty daleko lecisz? W ogóle chcesz się z pająkami tłuc? Czy ja was wszystkich muszę po kolei wybijać? Zaczynacie mi perfidnie działać na nerwy. Co my tu mamy? Nic mocnego. No to do piachu. Ach, trochę brakło. No niestety, bohater zwiał. Ale się resztę dobije. Nie ma problemu. Uhuhuhu, jest Inkwizytor. Tylko 180 HP, trochę mało. No. Ale już jest trochę lepiej. I gdzie ty zamierzasz lecieć? Ty i tak sobie tu już nie poradzisz, a te pająki ci normalnie zeżrą żywcem. Słucham. A tymczasem nie wiem, co on tam ma. Może się okazać, że jeszcze coś wyskoczy. O co prosisz? Tak! W sumie ty byś mógł lecieć do tego drugiego miasta. Ja cię teraz wyciągnę, bo ja potrzebuję w gruncie rzeczy... Ile oni w ogóle tam tego expa mają? To jeszcze brakuje sporo. Tu też... Kleryk następnie mógłby mi awansować. Mogłaby. Mój bohater za niedługo będzie mieć 5. poziom. Ja bym w sumie... Nie no, muszę tą gildię walnąć. I tak chyba nie będę na razie walczył, a przynajmniej tyle expa nie dostanę. Tak więc gildia. Od razu sobie tam pizgnę z trzech złodziei. Będę was potrzebować, chłopaki. Żeby tylko mnie te chędożone syreny nie zaatakowały. W ogóle mógłbym sobie jakiegoś czara opracować już. Zobaczmy. Z drugiego poziomu nic nie mam. Pozdrawianie w sumie mogłoby być. Czemu nie? Pozdrawianie zawsze się przyda. Czyli ucieka. Noż cholera, tego się obawiałem. Muszę jeszcze raz. O co prosisz? Gdzie skończyłem? Aha, zanim jeszcze z tym się zacząłem bić. Ach. Do ataku! Normalnie próby i błędy wszędzie, na każdym kroku. Czemu akurat temu dał defa? Mówię.
Oczywiście bohater zwiał tak jak wcześniej. I ten też zwiał, no super. To jest bez znaczenia. Bo i tak zaczną uciekać. W imię Wszechojca. Dobra, nie ma co. Zapiszę sobie już w tym momencie. No i tu będę musiał uważać teraz. Tą gildię pierdyknąć. Że zrobię to inaczej. O. Po prostu zostawię ich na lądzie. Kędożone syreny, no. Tak? Dobrze. Co? W imię Wszechojca. A, ty tak jeszcze w ogóle. Jest. Do miasta. Sio. No. Teraz powinno być w porządku. Coś wygnało pająki z ich gniazda. Nasi zwiadowcy dostrzegli dym ponad jedwabnym lasem. Kto mógł zrobić coś takiego? Może ktoś się chciał tych pająków pozbyć? Da. Ja tu jeszcze mogę sobie pierdyknąć teraz. Dla kleryka chyba miałem coś zrobić, nie? Tak, akurat stać mnie. O co prosisz? Zapis. Od razu mógłbym ich tam załatwić. W ogóle czemu oni się tak szybko poruszają? Do ataku! Nie myślcie sobie, że pozwolę wam uciec. Nie obracaj się do mnie plecami. No. Zapis. Mam nadzieję, że mnie tu teraz nie napadną przypadkiem. Tak? Ja chcę Golda. Co znowu? Czego? Teraz moi złodzieje, dawaj to za mną. Czego? Kurde, został w wodzie. Nie powinni chyba tak daleko tak dać rady tam podpłynąć, nie? Kurde, brakuje. Kompletne zero. Wow. Jestem spłukany do zera. Ale mogę jeszcze czara sobie opracować. Miałem tego, uzdrawianie. O, dobra. Teraz wyszedłem na zero. Nareszcie. O, chole... Dobra, może być problem teraz. Pająki wylazły z gniazda, a ja nie mam jak złodzieje przeprowadzić. Ile was tu jest? Olbrzymi czarny, olbrzymi... O, w morze tu są dwa! Dlaczego to są zielonoskórzy? To w ogóle się nie klei. Dobra, myślę, że te pająki tak daleko nie dadzą rady podejść. Ale ja tam nie wiem. Wszystko się może zdarzyć. Czego? Tu i tak nie mam żadnej swojej jednostki, on oprócz stolicy. Tak? To wypadałoby się tymi zająć, co nie? Nie wiem, czy tym... Nie, to jest niebezpieczne, żebym tym archaniołem tam leciał. Zostawię to tak, jak jest. Co rozkażesz? Do ataku! I teraz jak zwieje tym moim rycerzem, to pewnie się tam coś pojawi z daleka. Bum. No cudnie. Podoba mi się ten Inkwizytor. No, tak myślałem. Ale... O. Prawidłowo! Wyręczyły mnie. Tylko gdzie te pająki ja pierniczę, ile was tam jest?
Teraz pająki będą atakować wszystko dookoła. Ej, no tak nie może być, bo tu mi wszystko powybijają. Ja tak nie chcę. A tu były te dwa pająki. No kurde. Ciężko. Ciężko będzie, naprawdę, ale już mam trochę ulepszony oddział, więc może dam radę. Zwłaszcza, że ja mam teraz tutaj złodziei zaraz obok. Oby mi się to spodobało. Tylko 45% szansy. No tak, bo jak otruć trujące pająki, co nie? Tak? Jak można zatruć coś, co już jest jadowite? Oby mi się to spodobało. No może jakąś inną trucizną. Kurczę, no. Już prawie koniec odcinka, ja się tu będę teraz marnować. Nie chcecie mnie słuchać? Czyli nie chcecie? Dobra, to ja nie będę tego przeciągał. Co rozkażesz? Albo spróbuję jeszcze raz, ostatni raz. Tak? Nie naciskaj, oby mi się to spodobało. Okej, udało się. Aha. Czyli lipa. Nie no, chcę te dwa pająki rozwalić. Co rozkażesz? Jeszcze teraz. To jest mniej niż połowa, ale no, bez przesady. Co rozkażesz? Co znowu? Wiesz co, nie chcesz współpracować. Bierzesz kasę ode mnie, zatrudniłem cię. Tak? A ty, cholera, nie chcesz się nawet starać. Wiesz co? Oby mi się to spodobało. Chyba już nie będę korzystać z waszych usług, bo jesteście do dupy. Tak? Nie naciskaj. No patrzcie. Nie no, to jest jakaś kpina. Co rozkażesz? Może spróbuję tak. Mogłem spela chociażby jakiegoś walnąć. Tylko że ten pająk jest mocniejszy od tego. Chybił się jeszcze! No. Znowu się chybił! Ale moje. Nie. Ale ma walnięcie. Nie ma szans, żebym to przeżył. Nie ma takiej opcji. Nie. Nie ma opcji. Nie ma takiej kurde opcji. Dobra. Nie będę tego przeciągał dalej. Poległem. I to ile razy? Gdyby to było na początku odcinka, to nie wiem, chyba bym nagrywał jeszcze raz. No trudno. Pająki wylazły z nory, ja myślałem, że ten olbrzymi pająk to jest gorszy od tego czarnego. Wychodzi na to, że nie, że to musi być ich boss. W każdym razie z pająkami zajmiemy się innym razem, a tymczasem ja dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia!